Hej tu DG i topowa dycha. A dziś opowiemy wam 10 faktów na temat Family Guy'a. Miejsce 10. Będąc na studiach, Seth Mafala napisał krótki scenariusz o facecie i jego gadającym psie. Dzięki temu tekstowi Seth dostał robotę w Hanna-Barbera, potem pomysł ewoluował w Family Guy. Brzmi dość podobnie do serialu Wilfred. Miejsce 9. Meg to nie jest skrót od Megan, jak może myślicie, a od Megatron, dokładnie tak jak u szefa Decepticonów. Więcej w 4. odcinku 12. sezonu. A wy ile sezonów już widzieliście? Miejsce 8. Bonnie była w ciąży przez prawie 7 lat. Jej córka Suzy urodziła się dopiero w sezonie 7. Może kiedyś i mały Gryfin dorośnie? Na to pewnie trzeba by poczekać jeszcze jakieś 15 lat. Miejsce 7. To już pewnie słyszeliście. W 2006 South Park naśmiewał się z Family Guy'a, że piszą go bezmózgie ssaki morskie. W nagrodę za pojazd twórcy serialu dostali kwiaty od ekipy Simpsonów. Miejsce 6. Głos Joe. Patrick Warburton oprawił list od swojej matki, która błagała Federalną Komisję Łączności o zbanowanie serialu. Dewotka regularnie prosiła go o wycofanie się z projektu. Na szczęście, żebym wycofał się z topowej dychy, chcą tylko co niektórzy hejterzy. Miejsce 5. Postać, która nazywa Petera Big Fat Phony, czyli gruby oszuście, ma na imię Holden Caulfield. Jego imię i powiedzonka pochodzą z buszującego zbożu. Czytaliście? Miejsce 4. W 2007 roku twórcy serialu zostali aż trzykrotnie pozwani. Sprawa aktorki Carol Burnett została porzucona z powodu prawa o ochronie parodii. A który z żartów Family Guy'a był dla was najostrzejszy? Miejsce 3. W 2009 roku High Times, strona o marihuanie, przyznała Brianowi tytuł zjaranego roku. Nagroda głównie przyznana została za piosenkę Wszystko jest lepsze z torbą zielska. Miejsce 2. McFarlane chciał na początku, by każdy odcinek w jakimś stopniu dotyczył śmierci. Tytuły pierwszych odcinków jak Death Has a Shadow czy Mind Over Murder to nawiązanie do programów radiowych z lat 30. Chyba to inspiracja do miliona sposobów, jak zginąć na zachodzie. I miejsce 1. PTC, chroniące wartości rodziców i dzieci w mediach, przyznało tytuł najgorszego serialu tygodnia Family Guy'owi ponad 40 razy. McFarlane powiedział, że ta krytyka to jak dostawanie listów od Hitlera. To już wszystko na dziś i na jakiś czas odpuścimy kreskówki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, topową dychę oczywiście i dać łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Piona!